Witajcie, z tej strony ponownie Starkey. No i widzimy się w Divinity Original Sin 2. Tak więc dzisiaj, bez zbędnych cergieli, zostały w sumie już ostatnie elementy, które trzeba załatwić, zanim będę mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że można uciekać z fortu i jednocześnie, no, rozumiecie, o co chodzi, po prostu mieć wszystko zrobione, co dało się zrobić i w ogóle, więc tak. Na pierwszy ogień, jak nic, pójdziemy może zająć się... Chciałem powiedzieć areną, ale jednak chyba zacznę od wykonywania malutkiego zadania, które wykonam w sposób nietypowy, mnie się wydaje się. Griff is slowly, methodically peeling the skin from a potato. As you approach, he looks up, setting the potato, but not the sharp little knife, down on the table. What? Who's asking? He smirks and holds the little knife up to the light, watching it glint. I'm listening. A Miro. Bloody elves. I guess you mean the clown I caught stealing from my kitchen. He's not going anywhere. Supplies. A crate of food, citrus in particular. He'll talk, or he'll die quiet. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate, and you got yourself a deal. He turns the card over and holds it up to the light, smirking. Got your hands on my sparkler, did ya? Well, put it to good use. The louses I have at the card table could use a good shake-up. No właśnie. Tak więc, zadanie jest proste. Odnaleźć zaginione pomarańcze Griffa w zamian za to, że on uwalnia Amiro, czym Amiro, jak tutaj mówią. I przy okazji taka ciekawostka, poza zmianami, które już były widoczne podczas ostatniego odcinka z Ori, dzisiaj także spróbowałem dosyć interesującej i można powiedzieć po części niespodziewanej dla mnie wcześniej metody wyciszenia pada, o której powiem więcej na przyszłość, jeśli okaże się skuteczna. A póki co zajmijmy się zadaniem. Huh? What? But I was... It was... Please, tell me. Tell me. Why did you wake me? I was so close, so close. And you smell of burnt hair and barren dreams. But I had the good breeding not to mention it. Supplies? You mean the oranges, I suppose. Though I'd guess Mr. Griff is more upset about the Drudinay than the citrus. The Drudinay Griff cleverly smuggles into the prison, of course. Stuffed inside the oranges. You don't think he'd really be so mad over a little missing fruit, do you? No niestety. Krzesła nie umiem wyciszyć, a ono rządzi się własnym życiem, więc no. No, it's not the oranges, but the dreams he's after. Same as I, though. I have the right, the responsibility. Drudinay, it makes you master of all you see when you sleep. The dreamer is not the play actor, but the playwright. It may be hard for you to understand, but my kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shape the truth. But we need Drudinay to do it. Before I was caught, before I was brought here, I saw a vision. The void woken, slain, divinity restored. But just as I was about to see how it happened, the Magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret, to find out how to save us all. Mm-hmm, no jasne, jaszczurek. See, I cannot give back the Drudinay, not only for myself, but for all of us. My dreams are my gift. They may be our salvation too. To save a life. Ah,
That elven fellow in the cage, I suppose. I knew he'd been suspected, but it all seemed worth it if I could only dream again. Never mind. Take the oranges. The Drudenay, that is. I'll find another way. Somehow. No właśnie. Więc zostawiam tutaj swoim drogą naszego towarzysza zwierza, który będzie czynił rolę obrońcy uciśnionych. Mam nadzieję tylko, że uda mi się wszystko dobrze przygotować, bo jednak nie jestem przekonany co do całokształtu. Zazwyczaj grałem w koopie, to łatwiej było to wszystko przygotować. No ale dobra. Idziemy do Griffa. Perhaps if those bleeding dwarves did meet so much. Griff glances from his blade to you and back again. Griff tears into one of the oranges with both hands. Juice squirts through his hands as he desperately rips through the rind. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? No więc tu właśnie zaczyna się ta różność względem tego, co zazwyczaj się robi. Otóż zdradzę prawdę. Your guy's free to go. He should be fine. Eventually. No, więc mój elf bezimienny poczeka tutaj. Natomiast zwierzu właśnie wtrąca się do bitwy. No nie zdążyłem. Super, nie zdążyłem wtrącić się do bitwy. Nie, dobra, jakoś to jest. W ten sposób może udać się właśnie ocalić rząd Wogona przed śmiercią. Za co będą dodatkowe expy. Ale też sam w sobie, powiedzmy, dosyć fajny dialog. Ale zanim to pogadajmy z Amairo, czy tam Amiro. A potem dołączamy naszym głównym bohaterem też do bitwy i powinno być dobrze. I hold my end of the bargain. I show you the way out. But I have something more to ask of you. Yes, yes, I become fine. And so much more when you agree to finish what I start. Sahela, she is everything. A ruler, a seer. A knower, a child. She cannot be lost here. It is for all our people, for the world. Give me your map. I show you the way out, a secret, dangerous, but it leads to freedom. I give you this amulet. You must pass it to the elves who still remain. Tell them Sahela is here. They will send help. Please. She is important. I go to her. I wish you good luck and I thank you for us all. No właśnie. Zobaczmy, czy tam się nic nie zepsuło. Dobra, wszystko dalej na miejscu, więc leci. W sumie ta bitwa jest jedną teraz z trudniejszych, jeśli chodzi o ten etap. Nie będę ukrywał. No i niestety, za blisko to ja nie podejdę. Więc... A, tak. No i się niestety nie udało za bardzo. Ale tak czy jak można walczyć. Dobra, zobaczmy jakie mamy możliwości. 10, 12, tu 13, 15. No, to żeby chociaż na chwilę sobie z tym poradzić, zajmiemy się nią w ten sposób. I jedna runda dodatkowa na przygotowania, no i bicie za bicie, mówiąc po mojemu. Dobra. Zobaczmy w takim razie, co ja muszę zrobić, żeby móc sięgnąć. Na razie podejdę za w sumie jeden punkt. Te, za więcej nawet nie ma co próbować. Zobaczymy, czy jeden punkt wystarczy, czy jeszcze więcej jednak potrzeba. Niestety potrzeba więcej, dobra. W takim też wypadku kolejny punkt. Idealnie. Więc w sumie, jeśli chcę zrobić dwa strzały,
bez używania tego mocniejszego, bo jednak on będzie potrzebny kiedy indziej. Co nie dosyć, że mogę użyć sobie tego, to właśnie... Moje strzały znowu są nasiąknięte krwią, co jest w sumie... Na razie niewielkim bonusem, a potem będzie mogło zmieniać w sumie całe światy. Nie, proszę, 28 na jednym strzale, 29. Żeby nie było, to są naprawdę dobre wartości, jak na początek. No i zaczyna się już teraz ta bardziej problematyczna część. Konkretnie zaczynałaby się, gdyby nie to, że zwierz właśnie z kamieniu. Bo dzięki temu, nie dosyć, że mamy więcej możliwości, to proszę. Tak po prostu można się nią zająć. Tym razem właśnie poświęcę też przy okazji jeden atak. Ale upewnij się, że nigdzie się nie ruszy jędza i nie zabije nam rządu Gona. No. W sumie mam jeszcze jeden wolny punkt, to co bym mógł zrobić? W sumie mógłbym kogoś wyleczyć, ale zasięg za mały, więc... Niech będzie, że przesiedzę z tym jednym punktem. W sumie co się stało, że zwierzę ma taką wysoką inicjatywę? A dobra, tarcza. No tak. Tak więc... W sumie tarcza zwierzę teraz mogę powiedzieć, że... odmieniła losy całej bitwy, jak widzicie. Dobra. I teraz właśnie można z nim pogadać. Thank you. Thank you for saving me. I do not have much to give, but I owe you all I have. No właśnie. Expy. Expy i jeszcze raz expy. No i przy okazji, jak widzicie, parę innych, powiedzmy, że nieszczególnie przydatnych, ale jednak rzeczy. Dobra. Tak więc, granaty do zwierza. Bo jednak on będzie się tym zajmował, jako że ja w sumie mam możliwości od tak po prostu zajmowania się tym wszystkim, wiecie, bez granatów, mam broń dystansową. I teraz w sumie przydałoby się pójść, możliwe, że na zakupy. Bo nie będę ukrywał, takie spodenki czy takie buty, nie. To nie jest nic porządnego. Przynajmniej na tyle, żeby móc zajmować się dalej wszystkim, więc... Wiecie co, pewnie będę tego żałował, ale... Idziemy w sumie zająć się czymś dosyć istotnym, czyli areną. Chociaż nie, jeszcze nie pora na arenę. Najpierw trzeba zrobić coś w sumie gorszego. Ale na początek... The dwarf cocks his head left, then right. His eyes squint and his brows rise, as if lifted by an unseen fish hook. Marcus? Marcus Miles? Beast glances at you and mutters. Best let me handle this. That's Beast nowadays, friend. That widzicie? Other name, long left that behind, I did. 10 nastawienia. Zwierzę mnie lubi. Right, right, sorry. Just hard not to see you as that wild-eyed troublemaker you used to be. It's been, what, over a decade, yeah? Longer than that. Too bad I'm cooped up here. Things are looking grim out there. Justinia's planning something big. Really big. Oh, bigger than what she's already managed. Say a single word against her and a royal copper will throw you in a dank cell or carve the royal insignia on your throat. Tak, tak, nagrywam. Już się bałem, że domownica, ale to tylko ty. No, w sumie też domownik, ale wiesz, no. Ale siostrowa. Ta, siostra. No. I teraz zwierzę sobie gada nawet. Tak ci powiem, że jakbyś teraz kupił tą maskotkę, to byś miał jeszcze większą promocję. Tak mnie to nie interesuje. You're gonna need to blow this popweed stand if you want to stop her, but maybe this will help, right? No niestety nie wszystko dało mi się jeszcze usunąć, więc te. Nab the key off that Kraus fella up above. Not the brightest of the magisters. Would stick his head in a pig's ass and call it a hat. Reckon it unlocks one of the doors to the prison. Though, not sure which. I tell you to take care crossing the Divine Order, but from what I hear, you can handle yourself just fine against Alexander's flunkies. Word gets around, does it? Well, I appreciate the help. I won't forget it. No właśnie. Mamy coś, co w sumie mogło mocno ułatwić przygodę. I w sumie tak to też zrobię, ale za chwilę. Najpierw mamy właśnie cel ważniejszy.
którym tym razem będzie zakradanie się przez wszystkie oddziały magistrów, które będą chciały mnie zabić. Wierzcie mi to, co teraz będę tu robił. Nie należy do najprzyjemniejszych, no ale... Robota konieczna, rozumiecie? Najgorsze jest to, że mam jeden punkt zapisu, więc wiecie, no... Muszę być bardzo ostrożny z tym, jak to robię. Ale cóż, taka już dola taktycznego. Dobra. Swish. The magisters certainly don't spare expenses, do they? No właśnie. Tak więc... Nie dosyć, że mam tutaj pełno skarbów. To przy okazji jeszcze parę innych rzeczy, które mogą być mniej bądź bardziej przydatne. Oczywiście oszczędzę wam zbierania wszystkiego jak zwykle. Parę rzeczy jednak bądź co bądź muszę zebrać. Teraz błagam, żeby się tylko udało. Aha, super. Jak ja tego nie lubię. I co jest, FPS-y spadają? Dobra, mniejsza to. Trzeba przenieść skrzynię. Jak już ją przeniosę? A, tylko tyle. Ale dobra, wystarczająco. To standardowo, rozbijamy skrzynkę. Jak już ją się rozwali, to będzie o tyle lepiej, że w sumie skarby będą moje. A jako, że wiecie, gram kusznikiem, to nie mam co się przejmować szczególnie bronią, bo wytrzymałość nie spada z kuszy. A w środku była, widzę, że jakaś miksturka i złoto. A co to za książka w ogóle? Dobra, mniejsza to. Prawdziwe skarby jednak dopiero się kryją w innych miejscach. Między innymi właśnie... Tutaj, jeśli tylko to mi się chciało otworzyć. Nie tu? To gdzie tu? Dobra, nie tu. Jestem jednak... Niemądry, ale no właśnie. Deszcz krwi. Fajna zdolność, jak nic moja postać się tego wcześniej czy później będzie musiała nauczyć. Ale największą zaletą jest to, że jest to zdolność zaawansowana. Przez to mam na myśli rzecz jasna, że jest to zdolność łączona. Łącząc ze sobą magię wody i nekromancję. Nie jest może jakoś super potężna, żeby nie było, ale... Na pewno przydatna dla mojej postaci. A to i co, mamy złoto i... Książkę Łotrzyka. Liczyłem na jakiś zaczarowany pierścień czy pancerz, ale... W sumie to też może być. Dobra, ale zanim coś, to jeszcze zobaczymy, jak tam będzie teraz z zapasową maczugą Morivanda. No, zwierzę ma nową broń, więc jeszcze... Gwoli, ścisłości, tak żeby wszystko było jasne, rytuał zatruwania. No i zwierzę już jest gotowy do drogi. Chociaż w sumie i tak będzie tutaj na mnie czekał. Tak więc, nie ten przycisk. Zapisujemy. I lecimy na w sumie najgorsze, co może mnie czekać. Dobra. Jeszcze raz. Dziwne, że takie FPS-y spadają. Zwykle przywykłem do tego, że gra jest jednak na tyle dobrze zrównoważona, że... W sumie nigdy się nie wykrzacza nic, więc... Nie, jabłek nie potrzebuję. Wiecie, co tak szczerze jest najgorsze w całej tej podróży? Sama w sobie podróż tutaj to jeszcze nic. Są wytrychy, są inne rzeczy, fajnie, wszystko. Ale największą... Można powiedzieć masakrą będzie to, co mi czeka za chwilę. Dlatego też muszę ponowić zapisa w tym miejscu. Jeśli się uda wszystko dobrze, to mamy nie dosyć, że zdobyte fajne rzeczy. To jeszcze zaoszczędzone dużo czasu. Jeśli niestety nie, to będziemy musieli się męczyć. I w tym momencie też można powiedzieć, po części żałuję, że nie rozwijałem skradania u nikogo. I że w sumie poszedłem swoim bohaterem, a nie zwierzem. Bo zwierzę de facto delikatnie szybciej powinien łazić, ale... Może to mi się tylko tak wydaje. No, zresztą mniejsza o to. Pora zająć się najgorszym elementem, jaki jest. Tam jest właśnie jeden magister. Wyobraźcie sobie, on patroluje cały ten teren. Nie byłoby w tym nic złego nawet, żeby nie było. Gdyby nie to, że on patroluje w taki sposób, że moją biedną beczkę, w której się skradam, potrafi wykryć nawet jak jest poza jego zasięgiem widzenia. I teraz powiem szczerze, nie wiem, bug czy nie bug. I ogólnie miejsce to tak czy jakbyśmy odwiedzili wcześniej czy później. Jednak ze względu na to, że
wiem o tym, że można się fajnie, właśnie łatwo dostać. I że są tu w sumie rzeczy, które mogą zadecydować o życiu i śmierci. W szczególności, że to honorowa, wiecie, na honorowym niestety nie ma miejsca na margines błędu ani nic. Wiecie, jedna decyzja. Oj. Dobra. Możesz zadecydować o całkowitej porażce albo o zwycięstwie. Z tego też powodu właśnie wolę być przygotowany już teraz, a nie później żałować, że się za słabo przygotowałem. No więc właśnie, pancerzyk fajny. 7-2, tutaj proszę, 9-6. Nie najładniejszy, ale zawsze coś. Ewentualnie jest alternatywa 15-3, której nie mogę ubrać, bo no, bo czemu bym miał móc. Tą dostaję z wieżu. I w tym oto momencie nasi bohaterowie stali się jeszcze potężniejsi. I w sumie moje pancerze nareszcie są mniej więcej wyrównane. W czasie, kiedy jest w wieżu, w sumie ma potężne pancerze dalej, wyższe obydwa ode mnie. I w sumie dostałem jakieś powiadomienie na telefon, co de facto uratowało mnie przed tym, żeby ktoś do mnie zadzwonił i zepsuł mi tym samym odcinek znowu. Tak więc super. Byłem wyciszony. Teraz tak naprawdę już nie mam nic tutaj do roboty. Mógłbym niby się skradać do jeszcze jednej skrzyni, ale nie warto ryzyka, więc nie plaża. Chociaż plaża w sumie też może być. Dobra, zwierzę na plażę. No. I tym razem w sumie zwierzę będzie naszym głównym zwiadowcą terenowym. Pójdzie po przedmiot, który de facto, jak bardzo bym, można powiedzieć, często go pomijał. Bo niestety tak zdarzało się to bardzo często w moich pierwszych rozgrywkach. Szczególnie. Tak jest jednym z przydatniejszych, jeśli się gra pod efekty bardziej niż pod statystyki czyste. Dlaczego? Niektórzy z was mogą się zastanawiać. Otóż odpowiedź jest dziecinnie prosta. Nekromanta potrzebuje bonusów do sztuki walki, a obrażenia z broni go nie interesują. Two empires, tooth and claw. Humans and lizards. Fighting since the dawn of time. I właśnie fajny opis. Jeszcze zwierzę nigdy tutaj nie las, więc. A ja kupowałem głupi kusze. No, ale właśnie, zwierzę zdobył dzięki temu język grzmi. Mieczek, który proszę do porównania, jakie ma statystyki. Ma bonus do sztuki walki. I też do siły, ale siła, wiecie, nie jest aż tak istotna. Chociaż pozwala to oszukać wymogi, bo jak widzicie, wymaga 11 siły. Po użyciu mocy człowieka można dać sobie tymczasowo siłę. Ubrać go, po czym jak efekt zejdzie, miecz daje wystarczająco dużo siły, żeby zachować efekt na sobie dalej, więc widzicie. Miecz, który tak naprawdę nie wymaga żadnych statystyk, jeśli jest się wystarczająco mądrym przy ubieraniu go. No, i w sumie to, co jest lepsze, bo zawsze, podkreślam, zawsze znajdziecie tutaj jakąś właśnie taką, tego typu koszulę. I w sumie broń, która może jest lepsza niż to, co zwierzę sobie znalazł przed chwilą. Nie, zwierzę nie łuk. 7-9, a tam było 7-8, widzicie? Zwierzę jest jeszcze mocniejszy niż był przed chwilą. Dobra, teraz tylko znowu trzeba zatruwać wszystko ręcznie. Jeśli kogoś zastanawia, czemu nie zatruwam swojej kuszy, to ten powód jest jednoznaczny z tym, że nie chcę utrudnić sobie pewnego starcia, na które nie jestem gotowy. Czyby zwierzę miał zejść? Nie, nie zejdzie, więc tak jak myślałem, do plaży. I w sumie idziemy zaliczać kolejne zadania. W sumie gdybym bawił się w kradzież, to byłoby łatwiej niektóre zaliczyć. Chciałem zdobyć inne potężne rzeczy na wczesny etap. Jednak jako, że postaci kradziejskiej nie mam, to muszę się pogodzić z tym, że tak de facto jedyne, co mogę zrobić, to uczciwie kupić wszystko, czy zdobyć to w momencie, w którym ja to przewiduję. No chyba, że to nie jest jakoś zamknięte, czy coś, wiecie. Leży to na ziemi, to wtedy można podnieść się nawet bez wyspecjalizowanego kradzieja. No patrzcie, krew i trucizna jeszcze tutaj leżą po naszej bitwie. Jak fajnie. No nareszcie się ruszył gościu. Zadanie, które w sumie jest... Dobra, może nie tyle co jest dziwne, jak chciałem powiedzieć, co było dla mnie mocno niejasne i często je psułem. Ale tym razem już go nie zepsuję. Ale w sumie dla ciekawskich zrobię zapis i pokażę wam, jakie psułem.
Teleport me down to the ledge behind me near the tree stump. I'll bring you right after. Oh, we're almost free. Can you taste the ale? Oh, the scent of home. No właśnie. Nie wiedzieć czemu, zamiast teleportować go dobrze, zawsze robiłem to, co zrobię teraz. Czyli uwaga, uwaga, zrzucam go tu. Ale nie będę tego robił ogólnie w tym momencie. W tym momencie zrobię zadanie tak, jak gra to przewidziała. Simply perfect. Now, teleport me to that mossy rock across the gulch, just by the torch. Almost there. I uwaga, uwaga, w tym momencie zadanie się kończy. Even the air smells better here above that pit. Thanks for the help, and good luck getting yourself out. Like it's just you and me, Stumpy. No i właśnie on nas oszukał. My się wkurzamy i w ogóle. Można zniszczyć pniaka. Pniakiem zejść tam. Dzięki temu zejść tam niżej. Co w sumie tak de facto będę teraz robił ze względu na to, że tam jest. There's no way off. There better be enough wood in that stump to make a ladder. No właśnie w sumie. Głównie dla tego, co jest tutaj, czyli. List, którego nie będę brał, ale no. I właśnie to też mam zamiar zrobić. Zgodnie z wolą w sumie tej osoby, która tutaj zginęła. You urge whoever tastes your flesh to go and enjoy what you cannot. I w tym momencie gdzieś odkrył się skarb. Konkretnie tutaj. Widzicie? Nic wielkiego, a jednocześnie... Dlatego warto się przyglądać wszystkim opisom, listom, innym rzeczom. Bo często zdradzałem lokacje dosyć cennych rzeczy, bądź ułatwiałem znajdowanie czegoś, jeśli nie macie postaci, która ma... No właśnie, powiedzmy, wysokich atrybutów związanych z odkrywaniem takich miejsc. Dobra, tak więc teraz w sumie przejdziemy arenę, bo po niej powinniśmy zdobyć level up. I jak będziemy mieli level upa, to może zajmiemy się już największym wyzwaniem fortu, takim prawdziwym. Chociaż nie wiem, czy to będzie w tym odcinku, patrząc na czas. Może tak, robimy zapisa. Chociaż powinien go zrobić za chwilę. She sizes you up as you approach. Her eyes narrow. You've yet to experience the joy and pain of true combat, I see. I've waited this long. No, niech będzie, że pierwsza opcja. It's true that you sag like an arthritic vulture. If you hope to ascend as the one, you must prove yourself a worthy host. Yet I see potential in you. You have a reason to fight. You could go far. This is how we worship. This is not just an arena, but a temple too. A brutal warrior will ascend. We'll celebrate this hero as the one. The spirit of the one is everywhere. It exists beyond us, yet will someday live in one of us. I believe you could, but it's not certain. That's a tale only you can tell. I fight not to be named the one, but to reveal the one. It is the wise choice. Now you may enter the arena with the blessings of the one. Ogólnie wiem, że zwierzę bardziej by się przydało. You come to prove yourself. You come to be worthy. There can be only one. And you have but one chance.
Ale właśnie ze względu na to, że zwierzę może paść w bitwie, która się gotuje, wolę być gotowy, wiecie, też osobiście, więc... Good. Who aids you? Choose wisely. Whether you fail or succeed, you do not fight more than once. No... Wezmę ze sobą zwierzę oczywiście, chociaż żeby nie było, podkreślam, umiem wykonać tę bitwę samemu na samotnych wilkach, jednak nie chcę się aż tak wysilać. Tak więc, zaczynamy. Najlepiej będzie zacząć od tego... Nie, to nie ma sensu, dobra. Zwierzę pod... Chociaż chwila, to jest za dwa, czyli za trzy bym podlasł. Ale okej, mogę podejść za cztery zwierzem. I potem... Zszarżować w coś, co nie ma pancerzu fizycznego. Tak więc, ona ma trochę. I gdzieś tutaj chyba powinien być też pieseł. Tylko nie mogę znaleźć tego piesa. Dobra, tak czy siak, on ma go dużo, ale... W sumie poleciałbym tak, żeby... Chociaż się do niej zbliżyć. Okej. Niby nic wielkiego, ale wiecie, można być naprawdę decydujące starcie. Dobra, mój elf standardowo włazi tutaj. I w zależności od tego, w jakiej pozycji się znajdzie, zrobimy konkretny ruch, okej. Dobra, nie mogę jej chwycić, więc... Najłatwiej będzie rzucić go tu. Jeszcze jego? Nie. Łatwiej będzie się chyba zająć nią. Tak, największe zagrożenie. Chociaż, czy jest sens? Nie, nie widzę sensu. Dobra, w takim też wypadku zaczynamy rytuał krwi. Jak to można nazwać najprościej? Blokujemy jej ucieczkę. I spróbujemy, może rykoszet odbije się na piesa. Nawet się odbił. Więc nie jest tak źle, jakby mogło być. No. Teraz oczywiście ktoś dostanie bonus do pancerza magicznego. I zacznę się uzdrowienia. Ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że główną siłę swoją ta kobieta już zmarnowała, więc... Zwierzowi raczej nie będzie bardziej przeszkadzać. Okej. Ale żeby nie było. Teraz zwierzę musi odpalić to. Niby dużo co nie zrobi, ale wiecie, zawsze coś. I posiada właśnie teraz... Chyba cleave, czy coś tak. Tak, wydaje się, że tak, więc... Mniejsza o to. Na pewno robimy jeden cios. I z chęcią bym zrobił drugi, jednak... Zmuszony jestem odnowić swój pancerz, żeby zwierzę przeżył chociaż chwilkę więcej. Chociaż nie sądzę, żeby to było długo. Dobra. W takim też wypadku... Mamy punktów... Parzystą ilość, niestety, więc nie będę rzucał krwawych strzałów. Ale może... No nie mówcie, że zabrakło. Dobra, przynajmniej udało się aktywować egzekutora. I teraz, kto jest groźniejszy? Wojownik czy pies? Pies do mnie nie zejdzie, więc chyba wojownik byłby trochę groźniejszy. Tak. Więc teraz moim celem będzie wojownik. No i niestety już po zwierzu. Powalono go. I nałożono na niego rozkład. I okaleczono. Dobra, nie sądzisz, że to jest delikatna przesada? No niestety. Zwierzu padł. Mógłbym rzucić zwojem regeneracji na niego, znaczy jakiej regeneracji, wskrzeszenia na niego jednak. Zanim to zrobię, muszę się upewnić, wiecie, że... Robiąc to, nie zaszkodzę sobie samemu. Czytajcie, pozbyć się wojownika i czardziejki. O, jaki smutek, czardziejka zlazła. W takim razie może nawet nie trzeba będzie się starać. Dobra, 25. Miejmy nadzieję, że się uda. W sumie tak, bo jest 30%. Okej, ona jest już niegroźna. Teraz, jako że mam nieparzystą liczbę, to mogę spokojnie zarzucić krew na moje strzały. I przy użyciu tej krwi właśnie wojownika
dobić prawie. No owszem, jest jeszcze pies ulany. Mówię, piesem nie trzeba się przejmować nawet. Czy wy to widzicie? Trzy ataki. O, tak po prostu. No i też przelazł strasznie dużo i mnie atakuje tak po prostu. I jeszcze dwa ataki, to będzie idealnie. Dobra, mniejsza o to. Zestrzeliwujemy. I chciałbym niby się podleczyć jednak. Ja chyba będę zmuszony to zrobić, więc... Żeby nie było na początek, jako że chcę się leczyć, muszę ją wyrzucić jak najdalej. Wiecie, w ten sposób redukuję ryzyko, że ona coś teraz zrobi. Co prawda wiem, że może się wyleczyć, może sobie narzucać pełno wzmocnień i tak dalej, ale... Wolę tak. Wolę nawet, żeby się uleczyła czy cokolwiek, niż żeby miała mnie bić w czasie, kiedy ja będę... No bądź co bądź w sytuacji kryzysowej. No i teraz na spokojnie w piesa. I stoję w ogniu, więc przesunę się delikatnie, żeby nie stać w ogniu. No i właśnie piesu już nic nie zrobi, tak więc brawo ja. I okej. Okay. O, jak pięknie odnowiło się akurat. No to zarzucamy sobie znowu ofiarę ciała, czy tam krwistą ofiarę, ofiarę krwi, jak ja bym to nazwał szczerze. Mówię jeszcze, to jest normalnie, moim zdaniem lepsze tłumaczenie, ale jak chcecie. Jeden, serio? No cóż, tak to bym miał więcej na piesa. I teraz właśnie piesu, gdzie się schował. No, największa wada piesa. Często stoi w miejscu, w którym nie da się strzelić. Ale w ten sposób wygrałem. Bez zwierza byłoby ciężej, nie ukrywam. Ale też bym dał radę. I teraz muszę niestety z... wersji namierzanej ręcznie strzelać. Bo w piesa prawie bym nie trafił i dziękuję bardzo. Tak jak mówił, to było proste. No i zwierzę też żyje. Za darmo. Nie zmarnowałem zwoju. A warrior traveling the path of the one should not be collared like a pet. I suggest you see the tinkerer. You are capable of so much more. No i na zakończenie właśnie nagroda. Co my tu mamy? Helm z geomancją, buty dosyć dobre z bonusem do ruchu i rękawice. Wiesz co, wezmę sobie te buty. Zwierzę ma jakieś, te są spada może lepsze, ale... No ja nie mam żadnych. A bonusy, żeby nie było do prędkości ruchu, no dla mnie są naprawdę cenne, jeśli mam korzystać z kurz, bo patrzcie, minus jeden. No ale cóż, mamy 37 minut i ja robię zapisa. No i jeśli wam się oczywiście podobało, to zostawcie tego lajka czy komentarza. Bo wiecie, to naprawdę zachęca mnie do dalszego działania, patrząc na to, że tak czy jak statystyki, które uzyskuję na YouTube, nie są wcale takie wysokie. Ale dobra, mniejsza o to. Tak samo też prosiłbym was o napisanie, jak było z padem. Czy dużo go słyszeliście, czy nie? Bo często jest też tak, że nawet jeśli ja czegoś nie słyszę na moim podglądzie, odsłuchu i takich innych rzeczach, to wy to na YouTube możecie słyszeć. A czasu nie mam, żeby to przejrzeć jeszcze raz. A więc, no trudno, nie będę już więcej gadał. Trzymajcie się do następnego i w ogóle hej. Pa, pa.